Witaj. Cześć, witam. Powiedz mi, jak czujesz się z tytułem najbardziej charakternego zawodnika w Cloud, bo takie komentarze przeczytałem na twój temat. Tak? No to nie wiem. Nie czuję się, bo nawet nie wiem, że taki tytuł jest. Nie czytałem komentarzy, także czuję się normalnie, jak zawsze. Dobra. Walka była kontaktowa. Nie widać było aż tak tej przewagi fizycznej Denisa Labrygi, chociaż no była troszeczkę ta przewaga, chociaż nie tak znacząca. Czy ty ją odczuwałeś? Nie, ja tam nie odczuwałem jego przewagi, jeżeli chodzi o ciosy czy coś. Na pewno jest przewaga fizyczna, no bo warunki fizyczne ma większe, jest wyższy, jest 23 kilo cięższy, więc wiadomo, te ciosy jego więcej ważą niż moje. Ale jak widzicie, gębę mam całą, tam nic nie oberwałem, wiesz, tam parę kopnięć gdzieś tam to dostałem, no wiadomo, część uniknąłem. Ale też go przycelowałem tam parę razy, z tego co wiem, więc ja tam nie czuję się jakoś, żebym dostał po gębie, nie? Dobra, powiesz, co się stało z tą nogą? No, wiesz co, jak kopałem, zderzyliśmy się piszczelami, albo ja go kopnąłem może w piszczel, trafiłem w piszczel chyba, z tego co wiem. Noga mi pękła, mięsień wyszedł na wierzch, tam 7 cm taka rana. To grubo? No grubo, no lekarz mnie dopuścił. I co, musiałem jechać tam na ten, tutaj taki mamy lekarzy, więc... Szybkie szycie? Tak, powciskali mi ten mięsień do środka, zaszyli, zacerowali, zakleili. No i mówili, że 1,5 miesiąca przerwy na tą nogę. Mówisz o tym, jakbyś obiad niedzielny przygotowywał. Rozprułem kurczaka, posoliłem, popieprzyłem i wróciłem. No ja już się śmiałem, że to jak mnie tam ogarniali, to że to wygląda jak taki ściągnięta skóra z takiego zająca, nie? Ten mięsień na wierzchu tak wyglądał, nie? Ale nie zrobiło to na tobie wrażenia? Nie, nie. A to szyli cię na żywca, czy...? No tam mówią, że dają jakieś znieczulenie, ale ono nie działa. Nigdy, nigdy jak mnie szyli, jeszcze nie zadziałało znieczulenie. Zawsze to jak igły wbijają, to jest taki dziwny, przeszywający ból. Do wytrzymania, wiadomo, nie? Ale jest gorszy niż napieprzanie się na ringu. Aha. Ta walka, czułeś tę walkę? Cały czas był kontakt? Czy widziałeś, że jednak z każdą minutą, z każdą sekundą słabniesz? Czy tego w ogóle nie było w twoim wykonaniu? Nie, ja cały czas się czułem dobrze. Tam nie czułem jakiegoś większego zagrożenia. Znaczy, wiadomo, zagrożenie widziałem, że jest ogromne, no bo to jest kawał chłopa, jest mięśniak, 23 kilo cięższy, wielki, młody. Więc zagrożenie było cały czas. Ale nie czułem się jakoś zdominowany czy coś w tej walce. Także czułem, że stawiam w miarę równy opór, że nic mi nie zrobił tak naprawdę, nie stłamsił mi niczym, nie odebrał mi chęci walki, także wszystko pod kontrolą. Myślę, że dobrze czułem dystans, wszystko było ładnie. Ładnie się w tempo wbijałem, także było ok. Jaki jest twój sekret? No bo jest tutaj kilku zawodników w twoim wieku, na przykład nie wiem, Marcin Najman, szalony reporter, ale ty zdecydowanie no najlepiej wyglądasz z nich, jeśli chodzi o charakter, jeśli chodzi o tą chęć do bicia. Gdzie jest twój sekret tej takiej witalności, tej takiej młodości, która w tobie no cały czas siedzi, no bo to widać w oktagonie. Kurwa, nie mam pojęcia, nie? Ale jak czytam komentarze, to wszyscy są to tak totalnie zajarani tobą, że to jest po prostu, wiesz, jest hiperbola, no jest Denis, który teraz jest hejtowany, jesteś ty, który, no nie wiem, czy kiedykolwiek jakiś negatywny komentarz na twój temat się pojawił. Kurwa, to jest rzadko spotykane. Pojawiły się komentarze negatywne? Raz było tak. Po walce z Diego. Dokładnie. Za to, że miałem trochę hejtu, za to, że powiedziałem, że z nim nie zawalczę, a później zawalczyłem. Ale ja nie powiedziałem, że z nim nie zawalczę. Ja powiedziałem, że nie chciałbym z nim walczyć. A nie chciałbym, a nie zawalczę, to różnica. Ale nieważne, no życie pokazuje różne scenariusze i widzisz, wyszło tak jak wyszło. Gdybym nie zmienił zdania, albo gdybym nie zdecydował się na tą walkę, no to by nie było najlepszej walki gali, tak? A ci, co hejtowali, to później na bank się jarali tą walką i się cieszyli z niej. Ludzie straciliby też jednego ze swoich ulubieńców, bo ty możesz tego nie dopuszczać do siebie, możesz tego nie być gdzieś na świadomy, ale jesteś jedną z najbardziej lubianych postaci tutaj w Cloud. Tak? No to nie jest to dobrze. Nie? Ja tylko mówię, wiesz, to nie że słodzę, tylko nie, czytam no po ja prostu czaję. Komentarze, widzę jakiś odzew, że wchodzi Dawid Krejzy Załęcki, ludzie szaleją. Chyba się nie spodziewałeś tego, wchodząc do frików. Nie, nie spodziewałem się tego, absolutnie. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że tu wejdę i że tu będę. Kurwa, dla mnie to jest w ogóle... Dalej? Tak. Czarna magia. A powiedz mi, bo Denis Labryga powiedział, że on w ogóle nie czuł tego, że ty jesteś no, dużo starszy od niego, że walczył jak równy, z równym jakbyś był jego rówieśnikiem. No to kurwa, to nie jest to dobrze, to komplement chyba dla mnie, nie? Nie chcę tylko się cieszyć. Dobra. Dlaczego cały czas cię pytają o tego Marcina Neymana? Bo dla mnie to jest kategoria no, taka bardziej... Horror, ale taki śmieszny. I to horror nie dla ciebie, tylko dla Marcina Neymana. No dobrze, ale ja mówię tak. Jesteśmy w frikach. Dlaczego mam walczyć ciągle o życie? To z Kubiszynem czy Krutymistrzem Świata.
to kurwa z Goliatem, który kurwa jest wielkolud. Hulk. Dokładnie, 23 kilo kurwa cięższy ode mnie, 20 lat młodszy, wyższy zasięg, wszystko po jego stronie. Dlaczego walczyć ciągle o życie? Jak jesteś, zabawy. Jak jesteś w ringach, to trochę zabawy, no dokładnie, trochę też. Chciałbym się pobawić na tym ringu, kurwa, pobiegać sobie z uśmiechem na twarzy, a nie wiecznie na spinie, kurwa, patrzeć, czy mnie za chwilę, nie wiesz, nie pierdolnie i nie wyrzuci, nie wypadnę z ringu, nie? No dobra, ale widzisz w Marcinie przeciwnika, którego no, można się obawiać, no ten cios na pewno ma gdzieś tam siłę jego, jak uderzy, trafi, no to może znokotować na jednego zawodnika, ale czy ty widzisz w nim takie realne zagrożenie, czy raczej będzie to taka zabawa, jak to powiedziałeś, że wyjdziesz, pobawisz się, trochę go postukasz i będzie koniec? Słuchaj, zagrożeniem może okazać się każdy, jak go nie docenisz, to każdy jeden może cię znokotować. Nieraz było, że przecież ktoś puścił jakiegoś wiatraka, kurwa, spod remizy i znokotował gościa, który powinien wygrać, nie? Także to nie ma reguły. A tak jak mówię, no kurwa, jesteśmy we freakach, przecież możemy się pobawić. Nie musimy się prać, kurwa, tak, żeby się znokotować. Możemy się naprawdę pobawić, ale też bić się. Denis Labrega zaproponował ci już teraz rewanż. Czy chcesz to zrobić od razu, czy chcesz poczekać, zmierzyć się z kimś innym i dopiero do niego dojść, jak to wygląda? Ja ci powiem, kurwa, ja za tymi rewanżami to tak jestem. Już mnie pytali kiedyś o rewanż o Alana, o rewanż z Don Diego. Kurwa, ja nie mam jakiegoś parcia na rewanże. Dali mi takiego zawodnika, przyjąłem, przygotowałem się, zawalczyłem, wyszło jak wyszło. Czy jest sens znowu to samo? Denis ma tylu zawodników, on ma się piąć po karierze do przodu, chce iść do KSW czy gdzieś tam dalej. On ma się piąć do przodu, ma się też zdobywać nowych zawodników. Ja też chętnie wezmę kogoś innego. Kolejne wyzwanie. Czy ja wiem, czy jest sens znowu się bić? A ty masz do siebie gdzieś tam taki wewnętrzny żal, patrząc na teraz, na tą formę, jaką prezentujesz, jak dobrze się pokazujesz, że nie zacząłeś tego robić dużo, dużo wcześniej? Nie, no co mam żałować? Życia nie cofniesz, to co się wydarzyło, to już się wydarzyło, się nie odstanie. Także żalu nie ma co mieć, ale wiadomo, my też tak uważam czasami, że gdybym zaczął wcześniej, to może byłoby jakoś tam, coś tam się inaczej potoczyła ta kariera, ale to nie bym może dzisiaj tu, gdzie jestem. Wiem, że męczą ci te pytania o Denisa, ale jednak nie uciekniemy od tego. Jak teraz to będzie wyglądało z Denisem? On teraz ma tę kontuzję, on ją wyleczył, bo znowu walka w boksie, a chyba nie tak to miało wyglądać. Denis powiedział, że wróci, jak będzie w pełni sprawny, a nie jest chyba. No widzisz, może wywierają presję na nim, żeby wrócił jak najszybciej, bo jest potrzebny, bo rynek tego wymaga. Nie wiem, no ja uważam, że za szybko. Żeby jeszcze poczekał? Tak, ja tak uważam. No ale wiadomo, mnie nikt nie słucha, ani on, ani nikt inny, więc zrobi, co będzie chciał. Powinien się przygotować porządnie, w 100%, wrócić, zmieść, kurwa, kogoś mocnego, pokazać, a nie wracać tak na, wiesz, na pół gwizdka, nie? A ty w jego wieku będąc, byłeś pokorny i słuchałeś, czy byłeś taki jak on? Kurwa, nie pamiętam, dawno było. Ale nie chcesz pamiętać? Nie pamiętam. No dobra, walka z Omielańczukiem to jest dobry pomysł na powrót, no bo chyba to będzie w sumie najcięższy przeciwnik, patrząc na doświadczenie, na umiejętności. Powiem ci tak, pomysł na powrót jest bardzo dobry, ale kurwa za szybko. To ile byś mu jeszcze dał czasu? Powiedział, żeby jeszcze poczekał z ile? Z 3 miesiące, 4 miesiące? Ja Denisowi to bym powiedział? Ja bym powiedział rok. Ja bym powiedział rozsądnie rok. Ale no kurwa, no pół roku to jest minimum naprawdę zapierdalania, ale ostrego, pół roku. Ja wiem, jak się przygotowuję do zawodów, do treningu, znaczy do tego, do walki. To nie jest, wiesz, zwykłe trenowanie. To trzeba naprawdę zapierdalać. Zwłaszcza, że to nie jest tylko teraz przygotowanie się, ale to jest zaleczenie kontuzji. Właśnie. Jakaś rehabilitacja, żeby powrócić w ogóle do sprawności, no zrzucić te kilogramy, które no, widać było, że troszeczkę przybyły, jeśli chodzi o przez te kontuzje. No i dopiero potem okres przygotowawczy, to który też trwa kilka tygodni, grubych kilka tygodni. No to widzisz, rozumiesz. No ja też mam takie podejście. No w sumie to jest taki świadomy czas. No nie? Ja tak uważam. No ale widzisz, no każdy żyje tak jak chce. Nie wiem, nie wnikam, nie moje życie, jego życie, sam sobie kieruję. Jak będzie chciał wrócić, to wróci. Jak to się potoczy, to od niego zależy. Jak przetrenuje ten okres, tak samo od niego zależy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Półtora miesiąca przerwy. Wracasz jeszcze w tym roku na Cloud 2? Kurwa, nie mam pojęcia, ja nie mam nigdy planów. Nie mam nigdy planów. Czy chciałbym, czy nie chciał, ci powiem. Będą chcieli, to zadzwonią. Tak, no zobaczymy, niech ta noga się wróci do zdrowia, się wyleczy. Nie wiem, ile to potrwa. Nie wiem, czy nie będzie się paprać, czy się wszystko ładnie, wiesz, wyleczy. Zobaczymy, nie? Mówisz o tym, jakby to było, wiesz, przetarcie ręki, tam 7 mm, tak? Nie, no 7 cm długości, nie? No, a głębokość, no to co, pękło i wyszedł mięsień na wieś. No to nie wiem, ile tam, jak to tam, kurwa, nie znam się. Miłym akcentem zakończył, nie będę już przeszkadzał. Dzięki wielkie. Okay, dzięki.
Najlepsze antyfakty w internecie.